i tam ci to rozwój metropolitalny, tak? A tutaj jest wyrównywanie szans. Metropolie, wielkie miasta, a dopiero później to będzie się na zasadzie dyfuzji, bo to tak zwany... Marzą o Ameryce. Już nawet tam na centralnym jak stoją, to marzą o Ameryce. Polacy tam wcale nie żyją wyborami. Aby to wygrać, wiesz, tu mieć pieniądze, tam polecieć, mieć pieniądze, a wcale nie chcą Bogu służyć, bo Boga Jahwe wyrzucili z Biblii. Jak do mnie przyszli świadkowie Jehowy, zaczęli mi mówić o Bogu Jahwe, to ja szybko po taką księgę, przywlokło mi się księgę Zarys dziejów religii. Bóg Jahwe, Bóg ognia, Bóg powodzi, Starego Testamentu. Oni mi zaczęli mówić o Bogu Jahwe, a ja im. I tutaj dopiero widać współpracę, że człowiek chce poznać prawdę, a nie żebym ja się musiała, mogłam się przeciwstawić. I to, co oni mi mówili, bym mogła mówić jako taka katoliczka, że kłamstwo, kłamstwo. A po co ja miałam mówić kłamstwo, kłamstwo, skoro ja mogłam im przytaknąć i zauważyć, że oni wykonują bardzo dobrą robotę, ci świadkowie Jehowy, bo oni naprawdę, u nich jest sztuka. Bo sztuką to nie jest to, że jest dosłowność, jak mówi Kaczyński, i że każdy człowiek tu się będzie rozmnażał. Wcale każdy człowiek się rozmnażać nie musi. Jest urozmaicenie. Jeden więcej, drugi mniej. Jeden więcej, drugi wcale. Dlaczego wciskać komuś jakiś seks? Daj spokój. Oczekiwały związki zawodowe, bo chciały 2520, ale sobie dobrze przypominam, w rok później już do 3000 zł, a po kolejnych 3 latach do 4000 zł.